Kolejnym gatunkiem, który chciałbym Państwu przedstawić, jest gatunek związany z rzeką, a raczej jej środkowym biegiem, i jest to certa. Certy występują już dość rzadko, chociaż również rzeki są zarybiane certą. Certa jest tak zwanym gatunkiem reofilnym, który, co oznacza ten termin? Certa jest związana z prądem wody. To są ryby, które odbywają wędrówki w górną część biegu rzeki i są ściśle związane z podłożem żwirowym, na którym składają ikrę. Niestety takie gatunki wycofują się z rzek przez ich przekształcanie. Większość ścieków jest poddawana dużej presji związanej z przebudową cieków w postaci jazów, w postaci wszelkiego rodzaju betonowych umocnień, modernizacji związanych z retencją wody. Dlatego gatunki takie po prostu opuszczają rzeki, przenoszą się w inne miejsca z braku tarlisk. No, też dochodzi do ich wymierania, bo no, populacja się starzeje, aż w końcu jest eliminowana. Często ryby muszą wędrować również, niestety na skutek przegradzania wszelkiego rodzaju barierami związanymi z budową elektrowni czy innych urządzeń. Dochodzi do tego, że taki ciek jest poprzecznie przegrodzony i ryba jest pozbawiona możliwości migracji. Czasami przeszkoda nie musi nawet być w wodzie. Zaobserwowano na przykład, że wędrujące jesiotry, które również są prezentowane w odrarium, przestawały migrować w momencie, kiedy w pobliżu się znajdowało to źródło prądu, jakieś linie przesyłowe przecinające bieg rzeki. Gatunek z dolnie ułożonym pyskiem, co jest determinowane jej sposobem odżywiania. Certa raczej żeruje w dolnej części zbiornika i jest związana z dnem. Z reguły ryby, które występują w nieco szybszym biegu rzeki, łatwiej im jest pokarm podjąć przy dnie ze względu na silny nurt i dużo mniejszą głębokość rzeki.